Nie sądziłem, że tak szybko wrócę z Cyberpunkiem. To taki szybki follow-up, więc nie będę się zbytnio rozgadywał. Rok temu pojawiła się dość gorąca dyskusja na temat perspektywy, z której będziemy mogli podziwiać świat CPK. CD Projekt zapowiedział wtedy, że najlepsze wrażenie otrzymamy, gdy będziemy wrzuceni w tryb pierwszoosobowy. Pojawiły się głosy niezadowolenia. Argumenty były takie, że u niektórych osób odzywa się choroba lokomocyjna przy takim widoku, a dodatkowo RPG, jakie znaliśmy kiedyś, zdążyły się już zmienić. A to głównie ze sprawą wschodu, gdzie głównym elementem jest właśnie kreacja postaci. Zatem jeśli możemy spędzać godziny na ubieraniu naszego bohatera, to w grze muszą być okazje do podziwiania jego wyglądu. Wiele modeli biznesowych opartych jest o te funkcje i zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Podobnie dziwne wydawało nam się, że CDEP nie oferuje żadnych preorderowych bonusów, ale to uczucie wywołane jest normalizacją takich praktyk. Jest preorder, jest nagroda, mimo że kiedyś dostawaliśmy więcej w tej samej cenie. Ale nie o tym miałem mówić. Redzi zapewniali nas, że w pojazdach i niektórych sytuacjach będziemy mieli taką możliwość, aby zobaczyć swojego bohatera. Zeszłoroczne demo i tegoroczna animacja obfitowała w widok trzecioosobowy i nic dziwnego, że o sprawie zrobiło się cicho. Aż do teraz. Na forum Cyberpunka i Reddicie pojawiły się spekulacje, że CDEP usunął wszystkie cutscenki widziane z perspektywy trzeciej osoby i gry będziemy doświadczać oczami bohatera. Na forum moderator wspomniał, że widok z auta dalej będzie możliwy z trzeciej osoby, ale też potwierdził, że cutscenki będą z pierwszej. Jak wspomniałem w moim najnowszym filmie, wokół Cyberpunka tworzą się konspiracyjne historie, głównie wywołane obawą o jakość otrzymanego produktu. Jeśli CD Projekt wycofał cutscenki, które już widzieliśmy, to pojawiają się obawy, że coś poszło nie tak. Najnowsze demo z kolei wizualnie nie zachwycało, co powoduje więcej rosnących obaw. Jest to ten moment, w którym hype zjada sam siebie, bo zapowiedziany RPG-owy mesjasz może okazać się w rzeczywistości Jurkiem z Pcimia, który nie wywołuje już aż takich emocji wśród tłumu. Zwykle sprawny PR-owo CD Projekt widocznie nie radzi sobie z kupowaniem czasu wśród mediów i fanów. Zrozumiałe jest, że nie chcą potwierdzać czegoś, z czego możliwe wycofają się przed premierą lub tego, co zdradzi za dużo informacji o grze. Lecz zostawianie zbyt wiele pola do spekulacji może się okazać tym większym złem. Z kolei jeśli chodzi o tych, którzy krytykują brak widoku z trzeciej osoby, wszyscy wiemy, o co tak naprawdę wam chodzi. I to by też tłumaczyło, dlaczego ten screen z prędkością światła przemierza internet. I teraz wyobraź sobie, że wszystko to, co widział Geralt, widzisz teraz z pierwszej osoby. Z kolei w innej odpowiedzi fanpage napisały, że przejścia są tak łagodne, że możemy nawet nie zauważyć, kiedy zaczęła się cutscenka. Natomiast widok z trzeciej osoby buduje wyobrażenie o postaci. Zrobiliśmy silnego solosa i możliwość podziwiania tego bohatera z zewnątrz pozwala puścić w ruch owoc naszej kreacji. Z drugiej strony interakcje z korpo-agentką czy netrunning polegają na zasadzie blisko i personalnie. I gdybyśmy widzieli, jak Vi wchodzi do wanny z lodem, mając obraz na przykład z kamery umieszczonej w rogu pomieszczenia, nie byłby to już tak realistyczny widok jak ten z pierwszej osoby. Marcin Momot nieco wyklarował tę sytuację, choć w dalszym ciągu nikt jasno nie powiedział, czy to, co do tej pory widzieliśmy, będzie w grze, czy zostanie usunięte. Wiemy jednak, że kreatywna decyzja twórców Cyberpunka jest taka, że gracz ma doświadczać wszystkiego głównie z pierwszej osoby. I nie ma co się za to na nich wściekać. Tym bardziej mijają się z celem emocjonalne szantaże, jak tutaj na Twitterze. Feedback jak zawsze się przydaje, choć jeśli gry są jeszcze jakąś formą sztuki, to uważam, że powinniśmy pozwolić twórcom realizować ich wizję, a dopiero gdy dzieło zostanie ukończone, będziemy mogli je odpowiednio ocenić. Założę się, że za kilka lat pojawi się gra, w której na początku będziemy musieli przeczytać kilka zdań, a potem zamiast wybierać opcje dialogowe, będziemy mówić do NPC-a używając dostępnych słów kluczy. I oczywiście, że pojawią się wtedy protesty, że to bez sensu, że gra wyklucza ludzi z wadą wymowy i jest najgorszym złem, ale to będzie kolejny krok do eksplorowania nowych rozwiązań w gamingu. I niemal w 100% jestem przekonany, że taką grę nie zrobi żadne studio, które głęboko siedzi w lootboxach i mikrotransakcjach, albo makrotransakcjach. Dlatego może w niektórych kwestiach pozwólmy kreatywnym studiom się rozwijać i testować różne rozwiązania, bo bez nich jesteśmy skazani na coroczne odgrzewane kotlety, które już u nikogo nie budzą żadnych emocji. I to tyle w kwestii szybkiego follow-upu. Dzięki za oglądanie. Jak zawsze, jeśli lubisz to, co robię, to łapka w górę, komentarz i subskrypcja jest najlepszym sposobem, żeby mi o tym powiedzieć. Jeśli ci się nie podobało lub się ze mną nie zgadzasz, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.